Dzień dobry, Barbara Szeligowska, witam w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych. Dzisiaj gość naprawdę specjalny, Janusz Majewski, reżyser oraz juror Festiwalu Reżyserii Filmowej, który rozpoczyna się właśnie w Wałbrzychu. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. I pierwsze pytanie byłoby takie, jak to jest oceniać pracę kolegów po fachu, kiedy się zna te osoby czasem blisko, czy tu są jakieś obawy, żeby komuś przykrości nie zrobić, tylko czy po prostu ocenia się sam film, nie bacząc na te związki osobiste? Właściwie pani już sobie odpowiedziała na to pytanie. To jest zupełnie oczywiste, że my nie możemy absolutnie tutaj brać pod uwagę żadnych swoich sympatii, antypatii, znajomości, nieznajomości. Nie wszystkich zresztą znamy, bo przecież są między nami różnice pokoleń wręcz. Jest wielu młodych reżyserów tym razem. Jury to są wszystko ludzie z ogromnym stażem pracy. Z ogromnym dorobkiem przede wszystkim. Bo oprócz mnie jest Sylwester Chęciński, nawet starszy ode mnie troszkę, ale właściwie to samo pokolenie. Jest Waldemar Krzystek, który jest od nas młodszy, ale też już nie młodzieniec, prawda? I my mamy do czynienia często z bardzo młodymi ludźmi, których w ogóle nawet nie wiemy, jak wyglądają. Te sprawy w ogóle nie wchodzą w rachubę, jakiejś sympatii czy antypatii. Ideą tego festiwalu od samego początku, on powstał już kilkanaście lat temu. No, dzisiaj 11. No edycja właśnie, teraz. No jest właśnie. Ideą było właśnie znalezienie takiej formuły, gdzie się nie będzie oceniało filmów, tylko robotę zawodową, reżyserską robotę, na której mogą się poznać tylko reżyserzy. Bo każdy inny krytyk na przykład ogląda i ocenia całość. A tu chodzi o to, żeby zobaczyć, czy ten efekt gotowego filmu jest wynikiem jakiejś świadomości, że to jest zrobione świadomie i intencjonalnie, że wszystkie efekty są rzeczywiście takie, jak zamierzał. Czy są przypadkiem, czy są zamierzeniem. Jak on panuje nad warsztatem filmowym. To jest trochę taka wewnętrzna sprawa nasza. To jest trochę tak, jak na przykład w konserwatorium oceniają ucznia swojego, czy młodego człowieka, który wchodzi w zawód, albo już to jest, ale inni, którzy patrzą nie co on gra, jaki jest tego efekt, tylko jak on gra. I to jest właśnie ta zasada, której musimy bardzo pilnie przestrzegać od samego początku, żeby tym werdyktem potwierdzić czyjeś kwalifikacje z naszego punktu widzenia, bo ściśle reżyserskiego, środowiskowego wrażenia. Dlatego jest, no, zupełnie musimy, to jest trudne to zadanie, bo, właśnie tak, bo przecież film się ogląda, nawet jeżeli go oglądamy my zawodowo, to jednak, jeżeli jest dobrym filmem, to on nas wciąga emocjonalnie. I zaczynamy mieć do tego ufory. Właśnie zaczynamy mieć do niego stosunek już bardzo osobisty. A tutaj właśnie trzeba się pozbyć takiego i na chłodno rozważyć, porównać to z innymi filmami. No i tam mam nadzieję, że to się tym razem też uda, bo 10 razy się udało, więc może 11 się uda. Na pewno się uda. A jak pan ocenia tegoroczną stawkę? Bo to tak, filmów jest 7. Jest tam film debiutanta zupełnego, to jest jego pierwszy film, Atak Paniki. A jest też Małgorzata Szumowska, która jest już doświadczonym reżyserem. Potem jest jeszcze jeden debiut. Jak pan ocenia poziom tych filmów? Czy to będzie bardzo trudny wybór? Czy będziecie się kłócić i dyskutować? Zobaczymy. Ja nie wiem, nie mówię
za wszystkich kolegów, ale za siebie mogę powiedzieć, że nie wszystkie filmy widziałem, więc widziałem może połowę tylko tego. Zobaczę, jak to będzie. Więc na razie nie mam żadnych preferencji ani typów. Nie mogę się nawet przed sobą samym w jakiś sposób wypowiedzieć, zobowiązać, że mam jakiegoś pupilka, którego bym chętnie tutaj... Nie mam takiego. Mhm. A te, co pan widział, satysfakcjonują pana, czy były... Wie pani, są filmy, które są... mają nawet bardzo dobrze przyjęte, ale nie zawsze są to filmy, które lubię, to znaczy nie są jak gdyby w moim guście. No ale tutaj, jak mówię, to trzeba na to popatrzeć tym chłodnym, zawodowym okiem. Nawet gdybym te wszystkie filmy dzisiaj, okazałoby się, że ja je znam, to nie mógłbym się w tej chwili wypowiadać. Ależ oczywiście nie, to ja tego nie oczekuję. Pewnie to musi być duża Ale dyskusja. Generalnie rzecz biorąc, oczywiście one są bardzo różnorodne. To jest dobrze. To już jest dobrze, bo pokazują możliwości bieżące naszej kinematografii, że dzieją się różne rzeczy, różne zjawiska się pojawiają. No, zobaczymy, jak się to nam będzie podobało. Po całości. Tak. Proszę pana, pan już uprawia zawód reżysera ponad pół wieku i to jest taka bardzo intensywna praca twórcza, że przypomnimy chociażby te najsłynniejsze filmy CK Dezerterzy, Mała matura 47 to jeden z nowszych filmów, ale też Ekscentrycy po słonecznej stronie ulicy. Czy jeszcze możemy oczekiwać od pana jakichś twórczych pomysłów? Czy coś się panu marzy, jeszcze jakiś fajny scenariusz i żeby jeszcze nam widzom dać satysfakcję swoim filmem? Z punktu, tak już osiągnąwszy ten wiek i takie doświadczenie zawodowe, jakie mam, muszę powiedzieć, że w ostatnich latach mam jakiś taki przypływ energii i ochoty. No fantastycznie. Napisałem parę książek, które zostały wydane. Zrobiłem nie tak dwa lata temu ten ostatni film. I mam gotowy scenariusz, który chętnie zrealizował. I próbuję to zrobić. Próbujemy z moim producentem Wadzimierzem Niederhausem pozyskać pieniądze. Dostaliśmy bardzo obfitą, można powiedzieć, dotację, ale musimy, jak wiadomo, zdobyć drugie tyle z rynku, żeby dostać żeby wystarczyło, bo to jest droga zabawka. Droga zabawka. Jesteśmy w trakcie, to już dwa lata na tym pracujemy. Ostatnio pokazały się tam jakieś światełka w tunelu. Jeżeli się uda, to z zapałem i chęcią do tego przystąpię. To fantastycznie. A Rąbka Tajemnicy, jaka tematyka, no nie, jaki bardzo, zakres? To jest adaptacja mojej własnej powieści kryminalnej pod tym Czarny Mercedes. To jest, no to bardzo taki chwytliwy tytuł. Chwytliwy, ale muszę powiedzieć, że ten Mercedes jest Mercedesem używanym przez SS. Jesteśmy w czasie wojny. Te sprawy. I w Warszawie, okupacja, Niemcy w Warszawie i tak dalej. Życie codzienne. I no jakiś i zdarza wątek się, kryminalny w tle? Zdarza się kryminalna afera, znaczy zbrodnia kryminalna. Nie wojenna, nie z oczywiście tych potem się okazuje, jakie były pobudki tego, ale na razie jest śledztwo tak, jakby to się dzisiaj też wydarzyło. Należy znaleźć sprawcę. Bo sobie pomyślałem, że widzieliśmy masę filmów o okupacji
o ruchu oporu, o cierpieniach ludności cywilnej i tak dalej. Ale przecież to toczyło się też normalne toczyło życie. Toczyło się życie, oczywiście, to zawsze jest najsilniejsze. I ludzie się kochali, ludzie się... Rodziły się dzieci. Musieli się, codziennie trzeba było stać, umyć się, coś zjeść. Ubrać się, zgadza się. Ludzie się kochali, ale się też nienawidzili. I wykonywali w związku z tym. Tak, i były zbrodnie, i były wszelkiego rodzaju przestępstwa i tak dalej. I tak od tej strony popatrzyłem na to, ale okupacja też ma tu znaczenie wielkie i już więcej nie będę mówił, żeby nie... Jasne, to nie i tak dziękujemy. Zresztą książkę pierwsi wiemy o tym. Książka, mam tutaj spotkanie z czytelnikami w przyszły wtorek. I będzie ta książka i następna książka, która jest pewną kontynuacją jednego z wątków tej powieści, będzie prezentowana, więc książka... Będzie można się zaopatrzyć w lekturę i jak mam zdobyć dedykację autora. I wiedzieć, o czym będzie film. Ale to zawsze film, a książka są te wspaniałe różnice, które sprawiają, że z przyjemnością się czyta i z przyjemnością się ogląda film. No mam nadzieję, że tak będzie. Panie reżyserze, w takim razie trzymamy oczywiście kciuki za powodzenie projektu, ale skoro pan już tam tutaj odsłonił tyle tajemnic, to przypuszczam, że to się zrealizuje i ziszczą się pana zamiary. Opowiadał nam o tym wszystkim Janusz Majewski, reżyser i jednocześnie juror w rozpoczynającym się Festiwalu Reżyserii Filmowej w Wałbrzychu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.